Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy film zaczynam od holu. Byliśmy w sklepie Lewiatan, żeby dokupić takie brakujące rzeczy, ale nie tylko. Zacznę może od tego, że kupiliśmy dwa takie kwiatki. Rafał wybrał je dla mojej mamy, no bo u nas, jak wiadomo, nas nie ma mniej więcej tyle, ile jesteśmy, więc pewnie by się nie utrzymały tutaj, będąc pozostawione same sobie. Są to monsterki, bo nie wiem, czy już powiedziałam. Tak więc taki nasz pierwszy zakup. Mamy tutaj jeszcze chipsy, lejsy o smaku sera i papryczek jalapeno, te grubo krojone. Mam nadzieję, że będą smaczne, bo nie kojarzę, żebym je kiedyś jadła. Mamy tutaj jeszcze coś na słodko, z Wedla, klasyczną mleczną czekoladę z Alpengold, mleczną nadziewaną truskawkami. Ze słodkości są jeszcze dwa wafelki Princessa Longa. O, przesunę sobie bliżej. Kupiliśmy jeszcze masełko, oczywiście z końskich. Ono jest według mnie najsmaczniejsze, chociaż zdarza mi się kupować inne, byleby miały minimum te 82%. Co my tutaj jeszcze mamy? Jogurty Fantazja, jeden jagodowy, jeden wiśniowy. Mamy tutaj jeszcze Danon o smaku biszkoptowym. Ja dawno tych jogurtów nie widziałam. Rafał je bardzo lubi. Co my tutaj jeszcze mamy? Kostki rosołowe, drobiowe, czasem się przydają. Wolę mieć niż nie mieć. A myślę, że aż tak bardzo chemiczne nie są. Chociaż ja i tak rzadko dodaję jakieś takie dodatki do zup. No ale tak na wszelki wypadek wolę mieć, a już dawno nie kupowałam, więc nie mam. Dla Faficzka tym razem taka karma w saszetce z wołowiną, z warzywami w galaretce, łapa. Te karmy są tanie, jednak on je chyba najbardziej lubi, już robimy podejścia do przeróżnych karm i jakoś chyba mu nie pasują, a ta mu odpowiada. Mam tutaj jeszcze jedną karmę dla Fafika, jest to karma dla małych piesków łapa z kurczakiem. Wiem, że może te karmy, już miałam komentarze, że nie są zbyt dobre, ale Fafik jest nauczony ich jeść, tą kupiłam w Lewiatanie. Mój tata kupuje z innej firmy tą karmę i to właśnie mój tata go nauczył jeść tą karmę i Fafik się nią zajada, więc wiecie, jak mu coś smakuje, to dlaczego mam mu nie dać? Oprócz tego przecież je mnóstwo innych rzeczy, ja mu gotuję różne mięska i tak dalej. Zresztą może to nie jest do końca dobre, ale Fafik je praktycznie wszystko to samo, co i my. No bo zawsze gdzieś tam przy nogach jest podczas jedzenia, więc żal byłoby mu nie dać kawałka mięska. Mam tutaj jeszcze z Roll Mleczu dwa opakowania serka twarogowego półtłustego. Jeden na pewno pójdzie do naleśników, bo mam truskawki, mam ciasto naleśnikowe, bo robiłam krokiety. Jeszcze mi ciasto zostało, więc zrobię ser taki na słodko do naleśników, a drugi będzie na kanapki. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy jeszcze główkę czosnku, bo ona się wczoraj skończyła. I dobrze, że dzisiaj wpadła mi w oko, bo tak to pewnie bym znów zapomniała kupić. Natkę, pietruszki, tak, jeden pęczek, teraz są takie małe te pęczki, no ale zieleninka też musi być. Wzięłam kawałeczek sera, gołdy włoszczowskiej, bo będę robiła spaghetti i muszę mieć taki ser do starcia, a nie było nic konkretnego, więc wziąłam taką małą kostkę. Mam tutaj jeszcze paszteciki z pomidorami. Ja je bardzo lubię. Był czas, że ich w ogóle nie jadłam, bo słuchałam się i naczytałam się bzdur i przestałam je jeść, jednak do nich wróciłam, bo one mi smakują, ale najbardziej lubię właśnie te z pomidorami, dlatego wzięłam sobie dzisiaj dwa. Mam tutaj jeszcze coś dla Rafała, na szybko, on lubi flaczki pałuckie w rosole. Mają długi termin, także zobaczymy, jak nie będziemy nic gotować, to będą jak znalazł na taką szybką przekąskę, a one mają dobry skład i są naprawdę smaczne.
Co ja tutaj jeszcze mam? Aha, dwa opakowania z prymatu papryki ostrej mielonej. Kupiliśmy jeszcze dwie pasty Elmex. Co prawda pokazywałam w ostatnim haulu pastę Elmex. Kupiliśmy ją bodajże w sklepie Auchan. I była coś około 10 zł. Chyba troszkę poniżej 10, a dzisiaj ją kupiliśmy w Lewiatanie i właśnie była w promocji chyba po 7,99. Ja Wam gdzieś tutaj oczywiście ceny napiszę, żeby Was w błąd nie wprowadzać. Standardowo ostatnio mamy fazę na te tymbarki o smaku kaktusa. To nie są soki, ostatnio mówiłam, że soki, przejęzyczyłam się. Te napoje o smaku kaktusa, my je lubimy, więc... dzisiaj też kupiliśmy. Mam ich jeszcze więcej. Mam jeszcze wodę mineralną Muszyniankę. To jest ta nisko nasycona. U nas wody idzie dużo. Tak więc dzisiaj taka. Kupiliśmy jeszcze barszcz kiszony, niepasteryzowany, bez konserwantów. Ten barszcz też już kupowałam i też Wam już go pokazywałam. Jest... zarąbisty, żeby nie powiedzieć inaczej. Naprawdę jest dobry i jest to firma, nie firma, gospodarstwo rolne Jarosław Kuty. Kuly? Kuly albo Kuty. Kuty Jarosław, dobrze. Także z takiej firmy. I jeszcze jedna siateczka. Och, ta jest ciężka. Też nie ma w niej zbyt wiele rzeczy. Mamy tutaj jeszcze cebulki, dzisiaj taką większą ilość, bo już zużyłam to poprzednie, a Rafał chce zrobić cebulę z jajkiem. Nie wiem, czy kiedyś jedliście taką cebulkę podduszoną, my robimy ją z dodatkiem wegety, dusimy i wbijamy do niej jajka. Jeżeli nie zapomnę, to Wam pokażę, jak my to robimy. Przeproste danie? No myślę, że danie. Proste, ale bardzo pyszne, no i według mnie zdrowe. Mamy tutaj jeszcze ćwiartki z kurczaka, bo już tam te wszystkie wypiekliśmy. Wiem, już ostatnio Wam pokazywałam praktycznie co zakupy, to ćwiartki z kurczaka. Dzisiaj jest ich mniej, bo chyba 4. No ale Rafał lubi je jeść, więc dlaczego ma je jeść? Wydaje mi się, że takie drobiowe mięso upieczone w piekarniku nie jest złe. Na pewno jest lepsze niż jakieś kotlety schabowe smażone. Tutaj mam jeszcze dwa te kaktuski. Tak jak mówiłam, mam ich 4. Ryż biały z sonką. Myślałam, że wzięłam długoziarniste, ja wzięłam za zwykły. Nie wiem, czy on się czymś różni, ale będzie mi potrzebny do zupy. Mam tutaj jeszcze oczywiście najlepsze mleko, czyli to z Krasnego Stawu i wzięliśmy dwie butelki, bo jest teraz w Lewiatanie w promocji, także dwie buteleczki u nas na pewno się nie zmarnują. Tutaj widzę, że mi się ubrudziło troszkę krwią z mięsa. Wzięliśmy taki duży płyn Ludwik 900 gram. On ma, ja jeszcze mam na wykończeniu fery i mam pura w zanadrzu, ale zobaczymy, dawno nie kupowałam Ludwika, jest to polska marka, także zobaczymy, przetestuję. I oczywiście najlepszy kielecki ocet spirytusowy, nasz tutaj produkowany z Połem, także buteleczka octu, a buteleczka octu do galaretek, bo galaretki zrobiłam, natomiast octu z Pojemowskiego nam brakło. Pokażę Wam, jak fajnie wygląda ta moja galaretka, tylko muszę się tu jakoś przecisnąć. Pokażę Wam jedną. Zrobiłam 5 takich miseczek. Zobaczcie, jak ślicznie od spodu wygląda. Oczywiście marcheweczka, pietruszeczka, groszek, jajeczko, mięsko tutaj. No i galaretka i oczywiście natka pietruszki na wierzchu i nie ma tutaj nawet grama żelatyny, bo ja nigdy nie dodaję, więc taką przekąskę na zdrowe stawy i kości. I na skórę. I na skórę w sumie, tak, bo to kolagen. Kolagen mamy, tak. Mamy tutaj jeszcze dwa winka, kadarka. Cóż ja Wam o nich mogę powiedzieć? Bułgarskie. Niewiele. Bułgarskie, tak? Mówisz? Tak, bułgarska, 11%.
Także będziemy mieć. Do obiadu. Do obiadu na przykład. Jeżeli nie będziemy nigdzie jechać. Ale to zobaczymy. I już ostatnią rzeczą są filety z kurczaka. Wzięliśmy jedną taką dużą, cycki, podwójną pierś, tak, cycory. Nie wiem, czy zrobimy je w panierce, czy mam też warzywa na patelnię z Horteksu i być może zrobię te filety, chociaż jednego, tak, albo grillowany, albo taki duszony właśnie z tymi warzywami, no żeby było i zdrowo, i syto, no i żebyśmy dobrze zjedli. Dobra, to na tyle zakupów spożywczych. Słuchajcie, mam jeszcze kilka rzeczy kosmetycznych, które ostatnio kupiłam i chciałabym Wam je pokazać. I myślę, że w ten sposób będę kontynuowała ten film. Mówiłam, że kupiłam jeszcze kilka rzeczy z kosmetyków i do higieny. Nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć. Nie wiem, jak to ustawić, bo musiałam się przenieść do pokoju, bo Rafał coś tam sobie robi. I pierwszą rzeczą jest jeden z żeli fa, które kupiłam. Słuchajcie, pachnie przepięknie. Ja bardzo lubię żele z palm oliv, a te z fa kupiłam pierwszy raz. I są to wszystkie zakupy z Rossmana. I to są wegańskie żele, dlatego je wzięłam. Pierwszy jest taki. Drugi jest męski, również wegański. Mają pojemność 400 ml, więc są naprawdę duże. Ten też fajnie pachnie. Tak świeżo. Tak, tak fajnie świeżo, więc jeszcze taki żel. No i jeszcze ten. Ten jest kwiatowy. Też wiecie co? Ładnie pachnie, ale jest taki bardziej delikatny w zapachu moim zdaniem niż ten. Bardzo ładny zapach. Kupiłam jeszcze z tej firmy żel o zapachu granata. Ja go bardzo lubię. Dawno go nie miałam, bo zapomniałam całkowicie o nim i ostatnio mi się tak rzucił w oczy, bo wydał mi się w dobrej cenie. Cenę oczywiście Wam napiszę. Wzięłam sobie jeszcze te maszynki do golenia z Gilleta. To jest aż 6 sztuk. Wydaje mi się, że w Wielkiej Brytanii kupuję je taniej. Ja je lubię, one są, wiecie, na dwa użytki, góra 3 i do kosza, ale to mi, tego paczuszka mi na jakiś czas wystarczy. Kupiłam jeszcze po raz pierwszy z firmy Lovely ten korektor. Ja go nigdy nie miałam. Wybrałam sobie kolor, to jest Cream, tak? Nie widzę nic tutaj innego. Ja już go otwierałam, sprawdzałam i nawet odpowiada mi odcień. I one są naprawdę tanie. Ja go nigdy nie miałam, więc postanowiłam go przetestować, wypróbować i odpowiada mi, powiem Wam. Kupiłam jeszcze tusze do rzęs, te z Miss Sporty. Ja brałam wcześniej właśnie chyba też z Lovely w takim opakowaniu tusze. One mają bardzo podobne szczoteczki, ale akurat, nie wiem, wzięłam ten i teraz się zastanawiałam, czy oby na pewno miałam wziąć ten, czy właśnie z Lovely. No ale cóż, mam taki, w zasadzie mam je dwa, bo jeden sobie zabiorę do Wielkiej Brytanii. Tutaj mam jeszcze ten z, o ile się nie mylę, L'Oreala, ten Bambi. On jest drogim tuszem i powiem Wam, że o ile daje przepiękny czarny kolor moim rzęsom, o tyle mniej je wydłuża niż te tańsze tusze. I jeszcze wzięłam sobie odżywkę Long for Lashes, bo miałam od jakiegoś czasu już przerwę w stosowaniu tego preparatu, a wcześniej, wiecie co, to jest firma bodajże Reverse, jest bardzo tania i to jest, wygląda opakowanie prawie identycznie. Ja jak nie zapomnę, to będąc w Wielkiej Brytanii Wam pokażę, bo ja miałam aż 3 różne właśnie te odżywki, te sera przyspieszające wzrost rzęs i jednak to chyba najbardziej działa, jednak gdzieniegdzie, wiecie co, w kącikach oka na przykład zdarza mi się, że zaczynają wyrastać mi pojedyncze rzęsy. Tutaj w tych, no, środkowych kącikach, gdzie łezki się zbierają i to mnie strasznie drażni i muszę sobie czasem tam gdzieś skubnąć pęsetą, co sprawia ogromny ból, no ale mimo wszystko
to serum jest najlepsze, ale jeżeli szukacie taniego zamiennika, to właśnie z firmy Reverse. I tak jak mówię, jak będę w Wielkiej Brytanii i o ile nie zapomnę, to ja Wam pokażę tamtą odżywkę, bo nawet zostawiłam, pamiętam, pudełko od niej. A ja w Anglii też mam chyba dwa te Long for Lashes. Jeden na pewno w zapasie, jeden mam, który zaczęłam właśnie używać przed przyjazdem, no ale nie wzięłam go, stwierdziłam, że nie ma to najmniejszego sensu, bo mogę sobie tutaj go zakupić. Tak więc wzięłam. Co prawda miałam Wam jeszcze pokazać pędzle do makijażu, które kupiłam w sklepie Uroda, w drogerii Uroda, ale zaczęłam już ich używać, więc są brudne i może kiedyś przy okazji po prostu jak już je wyczyszczę, to Wam pokażę, bo to były bardzo tanie pędzle, bo za komplet tam chyba jest 5 czy 6 pędzli zapłaciłam około 50-60 zł, tak około 60 zł, także wydaje mi się, że cena no świetna i naprawdę mi się te pędzle sprawdzają. Miałam dzisiaj nagrywać dłuższy vlog, ale jednak stwierdziłam, że pokazując Wam te rzeczy, które zakupiłam, zarówno tą spożywkę, jak i te rzeczy kosmetyczne, takie bardziej do kąpieli i do makijażu, zakończę ten film, żeby nie był zbyt długi. Jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie proszę kciuka w górę, subskrypcję, komentarz, będzie mi bardzo miło i myślę, że już ogarnęłam na tyle sprawy tutaj w Polsce, że zacznę częściej nagrywać, bo ani sytuacja mi nie sprzyjała, a w sensie psychicznej sytuacji związanej z tym, co się dzieje na świecie, no i natłok oczywiście rzeczy do załatwienia jakoś zabrał mi bardzo dużo czasu i nie miałam za bardzo możliwości nagrywać, ale chciałabym wrócić do bardziej regularnego nagrywania, także myślę, że w najbliższym czasie pojawi się kolejny film. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia, pa!